Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. To jeszcze dobry czas na cięcie drzew owocowych, na letnie cięcie drzew owocowych. Więc sekatory w dłonie i do pracy. Do pracy, bo niektóre drzewa teraz tylko i wyłącznie latem tniemy, a niektóre latem możemy ciąć. Latem tniemy czereśnie i wiśnie. Tylko latem tniemy czereśnie i wiśnie. Nie stosujemy zimowego cięcia tych drzew pestkowych z tego względu, że cięcie letnie to mniejsze ryzyko chorób grzybowych, kory i drewna tych roślin. Więc właśnie te dwa, czereśnia, wiśnia, tniemy teraz. Teraz latem, najlepiej po zbiorze owoców, a już zbiór czereśni i zbiór wiśni zakończonych. Czereśnia tworzy takie luźne korony, w związku z tym nie ma potrzeby corocznego jakiegoś silnego cięcia. Jeżeli macie odmiany wysoko rosnące, to warto po prostu wejść na górę i ściąć czubek. Ściąć czubek, niech to będzie niższa roślina, niech nie będzie potrzeba wielkich drabin, żeby wchodzić. Ja uprawiam czereśnie na podkładkach, to są podkładki półkarłowe, więc te drzewa nie rosną wysokio i łatwo się je kontroluje, a tutaj jest czereśnia na podkładce skarlającej, na podkładce karłowej, więc w ogóle to tutaj nie ma potrzeby cięcia wierzchołku zmniejszającego, tylko cięcie takie prześwietlające, cięcie nadmiaru gałęzi. Jak mówiłem, czereśnie tworzą luźną koronę, więc nie ma potrzeby corocznego jakiegoś silnego cięcia tych drzew. Przecinamy pędy, które idą do środka, które będą zacienione, które się krzyżują, przez co odcierając się będą zdrapywać korę i będą przez te rany wchodziły choroby grzybowe. Po prostu formujemy drzewko do naszych upodobań, do naszych wymagań, do naszej przestrzeni ogrodowej. Po cięciu wielu autorów zaleca smarowanie ran. Ja nie smaruję tych ran. Jeżeli boicie się jeszcze jakoś bardziej, chcecie się zabezpieczyć chorobami grzybowymi, przed chorobami grzybowymi, możecie smarować rany. Ja ran nie smaruję. I jeszcze kwestia techniki cięcia, czy ciąć na ukos, czy ciąć pionowo. Pamiętajcie, żeby ciąć, robić jak najmniejszą powierzchnię rany. Ale jeśli będziecie ścinać czubek, a czubek będzie rósł prosto, to niech to będzie niewielki kąt, tak żeby ta woda troszeczkę mogła spływać z tego drewna, żeby nie wsiąkała do środka drewna, nie stała tam na tym drewnie i nie powodowała dodatkowego przechodzenia chorób grzybowych. Tak więc do roboty. Podobnie mocno można ciąć wiśnie, oprócz odmiany łutówki. Tutaj trzeba uważać, bo łutówka owocuje na takich długopędach, na końcach gałęzi. One się ogołacają, więc skrócenie tych gałęzi, przycięcie tych gałęzi spowoduje, że ona się rozkrzewi, ale w kolejnym roku będzie mniej owoców, więc jeśli tniecie łutówkę, to o tym pamiętajcie. Tutaj jest wiśnia, która zachorowała mi na choroby kory i postanowiłem ją usunąć. Przycięłam ją dosyć nisko, na poziomie tam około metra i ona po prostu odbiła mi po 2 latach. Nie wykopałem tego pnia, nie wykopałem go z korzeniami i odbiła mi. I teraz po tych 2 latach, dzisiaj w tym roku miała 3 owoce, bo dopiero się odradza. W tym roku przyszedł czas na cięcie formujące tego drzewka, prześwietlające, bo jak widzicie jest bardzo gęste, więc sporo tych gałązek będę usuwał, żeby dochodziło powietrze do środka, żeby nie chorowały liście. Jak widzicie, są bardzo zdrowe liście wiśni i żeby potem w przyszłym roku, gdy pojawią się owoce, były dobrze nasłonecznione. Wiśnie, tak jak czereśnie, tniemy wyłącznie latem. Stworzyłem taką luźną koronę. Koronę taką, która tutaj będzie tworzyła kielich, dzięki czemu dobrze doświetlona będzie roślina.
także w środku. Są różne techniki prowadzenia drzew owocowych, w tym także wiśni, w sadach się robi to inaczej, w ogrodach inaczej i jest wiele, wiele, jak mówię, typów. Gdybyście chcieli wypróbować jakieś metody, sięgnijcie po sadownictwo profesora Pieniążka. Tam jest tyle modeli cięcia drzew owocowych, ile dusza zapragnie. Mówiłem o cięciu drzew pestkowych, o cięciu czereśni i cięciu wiśni. Teraz po owocowaniu właśnie śmiało, odważnie możemy ciąć te drzewa pestkowe. Śliwa należy także do drzew pestkowych. Pięknie w tym roku śliwa obrodziła, jest dużo, dużo owoców. Mam nadzieję, że wszystkie dotrwają zdrowe do wybarwienia się ich i będą smakowały, ale śliwy teraz nie tniemy. Śliwę będziemy ciąć dopiero późną zimą, wczesną wiosną. Jabłonki nam się kojarzą głównie z cięciem zimowym i słusznie, bo zimą, wczesną wiosną tniemy właśnie jabłonki, tniemy, układamy im korony, formujemy te korony, przycinamy, ale latem, teraz, kiedy jeszcze są owoce na drzewie, możemy wykonywać cięcie letnie jabłoni, coraz bardziej rozpowszechnione, oczywiście w ogrodach przydomowych, bo w sadach pewnie nie, nie jestem tutaj taki pewien, cięcie letnie na tak zwane krótkopędy, bo jabłonki głównie, większość odmian owocuje na tych krótkopędach, w związku z tym warto te takie młode, długie, roczne przyrosty po ukształtowaniu korony przyciąć na jeden, dwa takie węzły, skracając po prostu te gałązki, formując te krótkopędy. Z tych krótkopędów w przyszłym roku wyrosną krótko i długopędy i znowu będziemy wycinali i robili z nich krótkopędy po to, żeby właśnie utrzymać ten charakter jabłoni. To przyszło do nas z ogrodów dworskich, tak to możemy powiedzieć, kiedy chodziło też kształt takiego drzewka jabłoni, żeby ono miało ładny wygląd, a jednocześnie było takim drzewkiem przynoszącym owoce. Wówczas cięto na te krótkopędy, czyli przycinano takie długie przyrosty do krótszych rozmiarów. To także jest cięcie wilków, bo jeśli mamy takie długie, górne pędy, bo głównie w górnej koronie, w górnej części korony jabłoń wypuszcza takie długie wilki, to te wilki także teraz latem możemy usuwać. Cięcie na krótkopędy. To jest gałązka i tu są krótkopędy, na których jak widzicie są owoce i w przyszłym roku będą owoce. I pojawiają się długie przyrosty, przyrosty jednoroczne, które skracamy do jednego węzła. Tutaj mógłbym puścić gałąź dalej, żeby szła dalej, ale nie chcę. Nie chcę dlatego, że tutaj skończyłem formowanie korony i nie chcę, żeby ona dalej mi rosła. I mam w tej chwili, widzicie, uformowaną gałązkę na tak zwane krótkopędy. Przy cięciu czereśni czy wiśni nie bójcie się tego cięcia. To nie jest tak, że jak zrobicie błąd, to będzie coś strasznego i drzewo umrze. Nie, najwyżej w przyszłym roku będzie mniej owoców, ale drzewo sobie poradzi. Przy cięciu chodzi o to, prześwietlającym latem, formującym czereśnie i wiśnie, a więc te drzewa pestkowe, żeby jak najwięcej światła dochodziło do środka korony, żeby jak najwięcej tam promieni słonecznych dochodziło. Przez to także, jak widzicie, troszeczkę jest przewietrzone, liście będą mniej chorować, owoce będą mniej chorować, więc prośba, nie bójcie się używania sekatora w przypadku czereśni, wiśni, jak też w przypadku wycinania wilków w jabłoniach. To naprawdę nie zaszkodzi drzewom owocowym, to nie zaszkodzi jabłonce, będzie Wam za to wdzięczna. Cięcie letnie wiśni i czereśni wykonujemy teraz, po zebraniu owoców. Cięcie jabłoni możemy wykonywać aż do września, bo takie najbardziej
świąteczne, te letnie cięcie. To jest na miesiąc przed zbiorem owoców, więc niektóre odmiany jeszcze mają czas. Do końca września możecie ciąć w ciągu lata jabłonie. Pamiętajcie, że w przypadku jabłoni to nie chodzi o mocne przycięcie prześwietlające, tylko takie cięcie, wycinanie wilków. To nam trochę odbierze pracy zimą, wycinanie tych wilków i też cięcie na krótkopędy, z których będą owoce. Tyle na dziś. Dziękuję bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.